No a teraz przechodzimy do następnej dzielnicy, którą jest dzielnica La Bocca. Dzielnica La Bocca to jest stara dzielnica robotnicza Buenos Aires. Jest to najprawdopodobniej miejsce, gdzie Pedro de Mendoza założył pierwszą osadę. Właśnie w tym miejscu, przy La Placie, bo La Bocca jest usytuowana właśnie przy La Placie, czyli przy rzece Buenos Aires. Ale próba tego pierwszego osiedlenia nie powiodła się na tyle, żeby mogło tam powstać coś większego. Indianie stanowili pewnego rodzaju zagrożenie dla Mendozy i dla wszystkich ludzi, którzy byli razem z nim, po prostu oni uciekli. A poza tym też wybuchła epidemia, więc Indianie myśleli, że to jest jakiś zły duch, więc na tym tle doszło do jakiejś tam niezgody, no i po prostu Mendoza musiał się ewakuować w drogę powrotną, no i niestety umarł na statku. Druga próba osiedlenia tego miejsca jak najbardziej się powiodła, to już było troszeczkę później. Powstała tam dzielnica, w której były baraki, gdzie przywożono czarnoskórych niewolników. Potem zaczęli napływać tam Włosi, którzy pracowali w solarni mięsa, w solarni wołowiny. Budowali małe domki, przeważnie z blachy, ponieważ tam ten teren był zalewowy, więc które malowano farbami. To były pozostałości po malowaniu statków. I dlatego te domy były takie kolorowe i do dziś są takie kolorowe. Poza tym budownictwo, które tam jak gdyby się rozwijało, to były domy, które miały bardzo małe pokoiki. Mieszkały w tych pokoikach całe rodziny. Wchodziło się przez balkony do poszczególnych lokali. W tej chwili, kiedy się wchodzi na ulicę dzielnicy La Bocca, to w oknach, na tych balkonach witają wszystkich kukły, postaci, które jakby zamieszkiwały kiedyś tą dzielnicę. W tych mieszkaniach teraz nikt nie mieszka? Nie, to jest taka miejska scenografia, ale najczęściej właśnie w tych domach partery są zaadaptowane na sklepy albo na przykład na jakieś muzea. A tutaj jest Muzeum Sportu i z balkonu wszystkich wita Maradona, który właśnie w dzielnicy La Bocca, w klubie sportowym Boca Juniors, rozpoczął swoją karierę piłkarską. Także on w tej chwili wita wszystkich przechodniów, żeby zaglądali właśnie do tego muzeum, a w samym muzeum można zobaczyć jego posąg i można sobie nawet zrobić z nim zdjęcie. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Tak, a tutaj jeszcze mamy właśnie inną historię, ponieważ to jest jedna z najbogatszych dzielnic Buenos Aires, Puerto Madero, i jest w centrum miasta. To są już drapacze chmur. Tutaj jest bardzo dużo kawiarenek, banków, mieszkań bardzo, bardzo drogich. To jest właśnie ta dzielnica. To już jest bardzo nowoczesne i widać, że tutaj to już no, byle kto nie mieszka, prawda? A tutaj jest nasza grupa, ale to w nocy, więc to zdjęcie jest takie trochę, bym powiedziała, przyćmione. Buenos Aires też ma największą ulicę świata, ponieważ ulica ta ma 200 metrów szerokości. Na samym środku tej ulicy
znajduje się obelisk i tutaj bardzo często spotykają się Argentyńczycy przy okazji różnego typu świąt albo spontanicznie ktoś po prostu występuje. Bardzo ładne miejsce, oświetlone. W Buenos Aires też jest największy teatr świata. To jest teatr na 3,5 tysiąca miejsc. Też mam gdzieś tutaj jego zdjęcie. A to właśnie, to jest zdjęcie przedstawiające wyprowadzacza psów. Bo w Buenos Aires taki zawód również jest. Psy domowe są tam uwielbiane i to nawet widać tutaj, bo ten wyprowadzacz tych psów ma tutaj 10. I one zgodnie idą, przechodzą z nim przez pasy, przez ulice i jest to bardzo popularny zawód właśnie w Buenos Aires. Nam oczy chodziły dosłownie dookoła głowy, bo dla nas to rzeczywiście można powiedzieć, że była w pewnym sensie egzotyka. U nas się czegoś takiego nie widzi. Dbałość o zwierzęta domowe jest bardzo budująca, o, tak bym powiedziała. Buenos Aires jest olbrzymie. Buenos Aires jest 47 dzielnic. Mi się udało zobaczyć około 5 dzielnic, to i tak jest bardzo dużo. Byłam też na takim placu, który się nazywa Plaza de Mayo. Wcześniej ten plac miał jeszcze inne nazwy, bo Plaza de Fuerte, Plaza de Victoria. W zależności od tego, kto rządził, kto sobie rościł prawa do tego kawałka ziemi, aż doszło do rewolucji, w wyniku której Argentyńczycy uwolnili się od panowania Hiszpanów. To było w 1810 roku, ale ja przyszłam zupełnie po coś innego. To znaczy, to też było ciekawe i chciałam zobaczyć, ale przede wszystkim chciałam zobaczyć Pałac Prezydencki. A dlaczego chciałam zobaczyć ten Pałac Prezydencki? Dlatego, że chyba ma on najpopularniejszy balkon świata, na którym pojawiają się prezydenci Argentyny, ale i też prezydenci z całego świata. Politycy, premierzy, był papież, a przede wszystkim widywano tam Ewę Perón. Ewa Perón to jest idolka wszystkich Argentyńczyków, to jest kobieta, która urodziła się na wsi, kiedy miała 15 lat, zaczęła swoją karierę aktorską. Kiedy w miejscowości, w której się urodziła, było trzęsienie ziemi, ona zorganizowała akcję charytatywną i wtedy poznała swojego męża, Perona. I zaczęła się jej działalność, taka bardziej bym powiedziała polityczna, chociaż ona nigdy nie zarzucała swojej kariery aktorskiej, ale również udzielała się jako mediator między prezydentem a ludźmi wywodzącymi się z klas niższych. Także zyskała sobie przez swoją całą działalność charytatywną i polityczną bardzo duży szacunek i bardzo duże uznanie mieszkańców Buenos Aires i całej Argentyny. W przeciwieństwie do męża. W przeciwieństwie do męża, tak, ale no była ona takim miodem, który jak gdyby no, łagodził tą całą sytuację, która działa się w państwie wtedy. No niestety, Ewa Perón umarła bardzo młodo, bo miała 33 lata. Jej ciało zmumifikowano i wystawiono na widok publiczny. W momencie, kiedy obalono prezydenta Perona, jej ciało zostało wywiezione do Włoch, tam pochowane, po czym wywiezione do Hiszpanii pochowano, po czym, kiedy Perón odzyskał władzę, sprowadził ciało swojej żony Ewy Perón do Argentyny i pochował na słynnym cmentarzu Recoleta w grobowcu rodzinnym Duerte. Ja właśnie byłam na tym cmentarzu. Ewę Perón na tym cmentarzu odwiedzają turyści, ale przede wszystkim odwiedzają mieszkańcy Buenos Aires. Tam zawsze są kwiaty, bo ona stała się legendą Argentyny i legendą Buenos Aires.
to już jest zupełnie inne miejsce, to już jest odlot do kraju, bo my w Buenos Aires rozpoczynaliśmy przygodę z Ameryką Południową, z Patagonią i z Ziemią Ognistą i w Buenos Aires ona się zakończyła i to jest właśnie lotnisko w Buenos Aires, a to już jest powrót do domu i samolot w chmurach. To oczywiście jest zdjęcie zrobione z lotniska, no bo nie byłoby możliwe, żebym zrobiła takie zdjęcie lecąc w tym samolocie. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is